2 lutego na terenie przy kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy w Skoczowie miała miejsce rekonstrukcja historyczna bitwy pod Skoczowem z 1919 roku. Jestem bardzo zaskoczony, bardzo pozytywnie tym, że duży odzew od strony grup rekonstrukcyjnych z całej Polski, również czeskich. Niektórzy z grup rekonstrukcyjnych polskich nigdy nie widzieli tych czeskich mundurów. Pierwszy raz je widzą. Mundury przepiękne. Żołnierzy około 100 w sumie, więc bardzo duża rekonstrukcja. I super, no raz na 100 lat. Rekonstrukcja była zwieńczeniem obchodów setnej rocznicy bitwy pod Skoczowem. Bitwy pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami czechosłowackimi. Między 28 a 30 stycznia 1919 roku rozegrał się ostatni akt wojny czechosłowacko-polskiej o panowanie nad Śląskiem Cieszyńskim. Tutaj ostatecznie front stanął. Wojska czeskie nie zajęły Bielska i całego Śląska Cieszyńskiego. Notabene dokładnie 100 lat temu, 2 lutego, odbył się pogrzeb ofiar bitwy skoczowskiej. Na skoczowskim cmentarzach leży blisko 20 młodych ludzi, Ślązaków, ale też żołnierzy, którzy przyszli tutaj nam na ratunek, z Łodzi między innymi. Trudno ocenić, kto był zwycięzcą bitwy skoczowskiej. Z jednej strony pewien sukces taktyczny odnieśli Czesi, zajęli to, co chcieli zająć. Zajęli zagłębie przemysłowe, zajęli linię koszycko-bugmińską. Ale z drugiej strony i był to pewien sukces Polski. Polacy, mając cały czas mniej żołnierzy, będąc gorzej wyposażonym, nawet gorzej wyszkolonymi, zdołali tutaj mimo wszystko Czechów powstrzymać, a ambicje i generała Schneidarka, podpułkownika Schneidarka, no to było zajęcie całego Śląska. I jedynie właśnie twardy tutaj opór Ślązaków właśnie i tych, którzy przybyli nam na ratunek, spowodował, że po prostu wojska czeskie się zatrzymały na linii rzeki Wisły. Sobotnie wydarzenie plenerowe spotkało się z dużym zainteresowaniem. Przyciągnęło również wiele grup rekonstrukcyjnych, m.in. grupę Powstaniec Śląski. Pod oddział legionistów ja dzisiaj grałem akurat porucznika Kotasa, który został tutaj ranny i zmarł w Skoczowie. Dzisiejsza inscenizacja miała na celu pokazanie walk pomiędzy wojskami czechosłowackimi a wojskami polskimi o ten kawałek ziemi Śląska Cieszyńskiego, do których obydwa, co prawda młode państwa, które dopiero się rozbudzały, rościły pretensje. Ten epizod 100 lat temu trwał o wiele dłużej, prawda? Tutaj musieliśmy to skrócić, dlatego ja nigdy tego nie nazywam rekonstrukcją, tylko inscenizacją. To jest, żeby mieszkańcom przybliżyć, ile cierpienia, ile krwi nasi przodkowie wylali, aby mogliśmy tutaj rozmawiać teraz po polsku.